Witam w piękną niedzielę. O proszę, już jest pierwsza osoba zalogowana. Jerzy z Grodziska Mazowieckiego. Waldemar jest oczywiście i Adam ze Szkocji. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. I Joanna napisała, wczoraj się widzieliśmy. Proszę bardzo, wczoraj się widzieliśmy, dzisiaj się widzimy. Wilno, pokażę wam jeszcze kilka ciekawych miejsc. Brodnica, Szczecin. Piła pozdrawia z Ustronia. Co to znaczy, to ja nie wiem do końca. Czyli Piła jest w Ustroniu, chyba tak. Wiedeń, Bochum, Sławatycze. Asia, cześć i czołem. Ustroń Morski, proszę. Glinianka. Wiem, że w Gliniance Witek Wilk i Marcin Zieliński często są. Tam jakieś Boże miejsce z tej Gliniance. No i oczywiście jakaś Korsyka, proszę bardzo. Korsyka, Belgia, Kowary. No same piękne miejsce, zobaczcie. Köln. Wólka plebańska. No patrzcie. I właśnie Irlandia, kochani. Dzisiaj jest dzień bardzo ważny i jest tu ze mną. O, specjalnie przygotowałem krzyż świętego Patryka, ponieważ dzisiaj jest 17 marca i 17 marca to jest święto świętego Patryka i cała Irlandia i wszystkie kraje związane z Irlandią, czyli to jest Stany Zjednoczone, świętują dzisiaj dzień świętego Patryka. Wielki cudotwórca. Rok temu taką serię nauczań robiłem oczywiście o świętym Patryku. Chyba największy cudotwórca w historii świata i Kościoła. Wskrzesił najwięcej osób, kilkadziesiąt potwierdzonych wskrzeszeń, tysiące cudów i uzdrowień. No niezwykła, całkowicie niezwykła postać. I dzisiaj będziemy też zapraszali świętego Patryka do naszej modlitwy, bo dzisiaj będzie taki bardziej modlitewny program, bardziej modlitewne spotkanie, chociaż jak zwykle trochę będę głosił słowa, ale nie tyle co zwykle. Stare Kurowo też jest, no i proszę, jest nie pamiętam, nowe, coś tam nowego było, a tutaj też Stare Kurowo. Kolonia w Niemczech. Wołomin staje do walki. Zobaczcie, jakie piękne okrzyki. To tak jak przed bitwą z okrzyki bojowe, husaria i tak dalej. Każda formacja miała tu Wołomin staje do walki. Tak jest. I Kasia z Nowego Jorku. Jakie tu jeszcze mamy? Lubliniec pozdrawia SNE Lubecko. Też mi się widzieli z SNE Lubecko. No i zobaczcie, zaraz pod Lubeckiem mamy Dallas, Texas. Naprawdę. O, Nowe nad Wisłą. Przed chwilą mieliśmy Stare Kurowo, a tu Nowe nad Wisłą. Piękne to jest, właśnie jaki świat jest duży, a z drugiej strony mały. Niderland, czyli dawniej Holandia, pozdrawiają. No i jest Brazylia. Ach, i Michał pyta Dłużniewski, jak tam Rambo, ponieważ ja wczoraj mówiłem, że muszę jechać, nie mogłem zostać na kolacji w Łodzi z ważnymi osobami po konferencji dla przedsiębiorców, ponieważ za chwilę będę mówił o tej konferencji zresztą, ponieważ obiecałem synowi, że robimy męskie kino wieczorem. I prawda była taka, że po drodze z konferencji jeszcze podjechałem do mojej babci w Radomsku, musiałem ją tam wesprzeć finansowo, bo to też jest nasz obowiązek, słuchajcie, jeżeli mamy starszych rodziców, czy tak jak moja babcia, to też jest obowiązek wspierać finansowo. I też pomodliłem się za nią. I później faktycznie przyjechałem do domu i mój syn stwierdził, że jednak nie Rambo 4, tylko oglądaliśmy od 21 do 24, oglądaliśmy rozszerzoną wersję Gladiatora. Gladiator.
tak nie rabo. No ale było pięknie i żeśmy sobie rozważali właśnie moralne różne sprawy związane z tym gladiatorem. Bardzo dobrze było. Częstochowa, Kaszuby, Stryszawa, Bawaria, no i Bielsko-Biała, proszę. Byłem ci w Bielsku-Białym, ci byliśmy w górach koło Bielska. Stojadła, zobaczcie, małe miejscowości i wielkie, i Barcelona. Byłem ile z 2 tygodnie temu w Barcelonie i Czechy. W Czechach nie byłem jakoś od jakiegoś czasu. Święty Patryku, o odwagę ewangelizacji w wieku 50 lat. Pamiętacie, jak głosiłem tam o świętym Patryku, tośmy odkryli, że on w późnym wieku został wysłany. Właśnie tam około 40 kilku lat dopiero był wysłany do tej Irlandii. Więc to jest niesamowite. Long Island. Zobaczcie, Long Island. Amelia pisze, było miło zobaczyć Ciebie wczoraj w Łodzi. Oczywiście, zaraz powiem o tej Łodzi, słuchajcie. Tylko tu muszę jeszcze szybciutko przewijam. Niemcy, Działdowo, Podlasie, Ełk i cała Polska. Tutaj pisze soprano, tatuś na medal, wnuk na medal. No staramy się, słuchajcie, kochani, staramy się. To są takie rzeczy. No czci ojca swojego i matkę swoją. Oczywiście rozszerzamy to, to przykazanie dotyczy również czci nie tylko matki i ojca, ale również babci i dziadka. I, no, no i tak. Aby ci Bóg błogosławił, abyś długo żył na ziemi. I Wojciech Korus też z Irlandii wszystkich wita i Ostrawa, czyli Czechy. Zobaczcie, czyli cały świat tutaj jesteśmy od Brazylii, od Stanów Zjednoczonych, przez Irlandię i kolejna osoba z Irlandii. Zobaczcie dzisiaj, co tej Irlandii się dzisiaj pięknie pojawia. I Chicago, zobaczcie. No i pięknie, dobra, dobra. I teraz tak, króciutko. Witam Was, kochani. Już się o 900 osób się zebrało, ponad 900 osób. Jeszcze się zbierze, tak dobijamy do 1800, 2000, więc ja tu mam taki licznik, wy go nie widzicie, bo ja widzę wszystkie kanały naraz. Więc będziecie się zbierać, a zawsze pik jest, jak zaczynamy się modlić, to się najwięcej osób pojawia. No i co, kochani? No wczoraj byłem w gościnie, można powiedzieć, u kardynała Rysia, bo to pod jego patronatem to się dzieje. On tam zresztą odprawiał Eucharystię i głosił również na pięknym wydarzeniu dla przedsiębiorców. Duszpasterstwo Talent to organizuje. Trzeci raz tam byłem. I piękne, piękne doświadczenie. Dlaczego? Już ja tam około 12 przyjechałem, sobie stałem w holu i podchodziły osoby, wyście podchodzili i mówiliście świadectwa, jak Bóg was dotyka przez ten program, jak Bóg przemienia wasze życie, jak Bóg was uzdrawia, waszą psychikę fizycznie, jak Bóg was wyprowadza z kłopotów finansowych, jak odkrywacie talenty, Boże natchnienia, realizujecie to, no coś cudownego. I później głosiłem przez prawie godzinę. I no później nastąpiło to, co zwykle następuje, ale naprawdę to jest wzruszające i po prostu przez 2 godziny z ręką na sercu, aż nie zdążyłem zjeść obiadu po prostu. Był obiad, nie poszedłem na obiad, później jedliśmy zimne jakieś resztki w ogóle z innymi osobami tam, z końcówką, ale po prostu przychodziliście podziękować za to, co Bóg czyni w waszym życiu, poradzić się, modliliśmy się, Bóg dotykał was wczoraj. Wiecie, śmieszna sytuacja, stoimy na scenie, tak? Spotkanie dla przedsiębiorców, przychodzi siostra i mówi, pobłogosław mnie, kładę na nią ręce, a ona pada, ja ją trzymam, a ona chce się wywrócić. Ja mówię, Boże, to nie wypada, znaczy to dziwnie będzie wyglądało, wiecie, tu przedsiębiorca, tutaj teraz ktoś leży na scenie, więc to było takie w cudzysłowie śmieszne. Ale Bóg działał, Bóg was dotykał. Cała sala wzdłuż osób do rozmowy, do modlitwy. 2 godziny, później już musiałem pojechać.
Musiałem już to skrócić, ale naprawdę dziękuję Wam. To jest niezwykłe. Przychodzicie, składacie świadectwa, mówicie: Michał, rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu modliłeś się, powiedziałeś coś. Bóg uczynił to, Bóg to. Zobacz, tu się dziecko urodziło. Zobacz, moja firma bankrutowała. Teraz mogę innych obdarowywać. Wspaniałe, wspaniałe Bogu. Oddawajmy chwałę, naprawdę. Trzymajmy się Jego słowa, wcielajmy je w życie. I niech każda dziedzina waszego życia będzie tak pobłogosławiona, tak uzdrowiona, jak to wczoraj mówiliście. Amen. No więc wczoraj to było piękne. Będzie też zapis na YouTubie gdzieś tej konferencji, wtedy wam to podrzucę. Podrzucę linka, żebyście też mogli sobie posłuchać. Wydaje mi się bardzo ciekawa konferencja. Wielu z was podchodzili też ludzie, podchodzili też księża i dziękowali za tą konferencję. Niektórzy nawet mówili, że w czasie, kiedy głosiłem, Bóg ich uwalniał na przykład psychicznie, Bóg im dawał pomysły, pokazywał, co należy zmienić w swoim życiu, w biznesie. Więc naprawdę to było niezwykłe, nie? Duch Święty działa wszędzie i zawsze, kiedy głosimy Jego słowo. Dobrze, czyli wczoraj był biznes na skalę, dzisiaj święto świętego Patryka i modlimy się. W sobotę, 23 marca, kongres eucharystyczny, już o tym mówiłem, arcybiskup Rino Fisichella przylatuje z Rzymu. On jest odpowiedzialny za ewangelizację w Kościele katolickim na całym świecie. I od 16 do 18 ja prowadzę wieczór uwielbienia i uzdrowienia razem z zespołem SNG Gliwice. Później o 18 niby czas na relację, kawa, herbata, ale wiemy, że na pewno ja nie będę miał czasu na kawę i herbatę, tylko będę się modlił za was. I 18.30 msza właśnie pod przewodnictwem arcybiskupa i 21 zakończenie apel jasnogórski. Tak jest plan. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej na Trynku w Gliwicach. Wstęp wolny. Zachęcam. Zapraszam. Bądźcie. Jak to się mówi, chcemy dać czadu, tak? Chcemy dać czadu. Chcemy naprawdę, żeby Boża chwała zstąpiła. Ten arcybiskup Rino Fisichella, to może dziwnie brzmi, ale to jest naprawdę Boży człowiek, to jest człowiek pełen ognia i on się nie obrazi, jeżeli przed Eucharystią zstąpi ogień naprawdę na zgromadzenie i będą potężne cuda. On się o to nie obrazi, więc to zrobimy po prostu. No i pięknie. I co jeszcze? Już mówiłem kilka razy, SNG Gliwice, jak wejdziecie snggliwice.org, znajdziecie tam zapisy na ewangelizację granic. Z tego, co słyszałem, są jeszcze miejsca, czyli jeżeli chcesz, pytacie, czy będzie online z tego wieczoru w Gliwicach. Nie wiem. Jak będzie, na pewno na Facebooku wrzucę linka. Na pewno. Ale nie umiem powiedzieć, bo ja nie jestem organizatorem, ja jestem po prostu zaproszonym prowadzącym. Więc nie wiem, jakie będą szczegóły takie organizacyjne. Ewangelizacja bez granic. Jeśli czujesz, że Bóg cię powołuje do założenia wspólnoty jako albo współprowadzenia, jako animator czy jako lider, to jest projekt dla ciebie, gdziekolwiek jesteś na świecie. Na całym świecie to prowadzimy online. Więc formacja trwa 3 lata. Zachęcam, można się zapisać. I kochani, następna rzecz. Prawie wszystkie nasze rodziny z kolejnej umowy są już uwolnione. Maciek przyleciał już z Agatą do Polski, przysyłał mi filmiki, ja te filmiki wam pokażę. Na przykład mam filmik, gdzie mi wrzucił, jak z karabinem idzie obok nich były policjant z karabinem, eskortuje ich na głoszenie Ewangelii. Tam takie są klimaty. I Bóg działa i Maciek przysłał też takie świadectwo, że zupełnie nie czuł się, wiecie, był wymordowany, zmęczony, został poproszony o modlitwę tłumem, o uzdrowienie i przyszła kobieta, której zniknęła narość na szyjwie koszulki golfowej. Na przykład cuda się tam dzieją. Oprócz tych cudów, tego, co wy robicie, to jest też cud. Kochani, na koncie mamy pieniądze na kolejne 2 miesiące już. Właściwie to wygląda tak, że my wykupujemy teraz co miesiąc 20 rodzin mniej więcej. Utrzymujemy tak, żeby karmimy 150 rodzin i otaczamy opieką medyczną 2,5 tysiąca osób. To jest niezwykłe po prostu. Jak ja ludziom o tym mówię, to wszyscy się łapią za głowę.
To jest niezwykłe. I Bóg wam tak błogosławi, to już takie świadectwo też wam dzisiaj pokażę, wy tak piszecie, to już jest nudne, ale Bóg uczynił dla mnie taki cud finansowy. Oddawajmy Bogu. Niech Bóg dokonuje w waszym życiu cudów finansowych. Jest to niezwykłe i niech to się dzieje po prostu. Niech się to dzieje. Dobrze. A teraz idziemy. Słowo, świadectwa i chciałbym, żebyśmy dzisiaj tak sprawnie przeszli do modlitwy. Ostatnio było krócej. Też byłem taki wymordowany. Dzisiaj się dłużej pomodliłem. Kochani, we wtorek było czytanie, pierwsze czytanie z Księgi Ezechiela, 47 rozdział. I to było niezwykłe, bo ja sobie w pracy zrobiłem sobie przerwę na kawę czy tam na herbatę i przeczytałem. Czasem jak Bóg do ciebie mówi przez słowo, czy ja mówię o sobie teraz, ale po prostu ja czytam i po prostu od razu mam całe nauczanie w głowie. Od razu zapisałem sobie i przeczytam wam po prostu moje notatki jakby z tego, co Bóg mi pokazywał w tym słowie. I najśmieszniejsze, przyjeżdżam do domu, mówię: Lila, ale dzisiaj było pierwsze czytanie, no po prostu mam całe nauczanie. Ale nie mów, nic nie mów, posłuchaj mojego. I ona miała to samo słowo i prawie to samo nauczanie, po prostu rozpisane u siebie. Więc to było niezwykłe, Bóg dotknął mnie osobno i Lilę osobno, dokładnie tym samym słowem, podzielę się tym z wami i nazwałem to dzisiejsze nauczanko Duch Uzdrowienia. Duch Święty w tym czytaniu z Ezechiela jest duchem uzdrowicielem, jest duchem lekarzem, jest duchem lekarstwem, jest duchem uzdrowicielem, duchem uzdrowienia. Wszystkie te imiona są prawdziwe, kiedy powiemy o Duchu Świętym. Żałuję, że nie ma w Kościele takiej litanii do Ducha Świętego Uzdrowiciela i tam powinny być sobie takie wezwania. Duchu Święty, Ty jesteś moim lekarstwem. Duchu Święty, Ty jesteś przyczyną mojej owocności. Duchu Święty, Ty karmisz moje życie. Duchu Święty, dzięki Tobie ja owocuję od dnia poczęcia aż do najdalszej starości. Powinny być takie tam wezwania w tej litanii. Cudowne. I uwaga, pokażę wam to teraz. Mam nadzieję, że się zachwycicie tak samo, jak ja się zachwyciłem tym tekstem. Ezechiel 47 rozdział, pamiętamy, to jest sytuacja, że prorok Ezechiel ma potężne objawienie, przychodzi do niego anioł, pokazuje mu, jak zbudować świątynię, jak powinna być zbudowana świątynia, pokazuje mu, jak chwała Boża wstępuje do świątyni i tam jest też przepiękny obraz, jak woda wypływa ze świątyni. Oczywiście woda jest symbolem Ducha Świętego i na początku ta woda wypływa spod ołtarza i przesącza się między kamieniami. I prorok jest zadziwiony. Co to za woda? Co się dzieje? I anioł prowadzi go 1000 łokci i pokazuje mu: zobacz tą wodę. I prorok przechodzi przez ten strumień i mówi: o, to już jest woda do kostek. Znowu anioł prowadzi go 1000 łokci i to już jest woda do kolan. I jesteśmy w tym miejscu i znów odmierzył jeszcze 1000 łokci. Był tam już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to woda do pływania. Rzeka, której nie można było przejść. Kochani, tu jest... Mówimy też o świętym Patryku, będę nawiązywał. Święty Patryk to był na pewno człowiek, który doświadczał, on musiał doświadczać właśnie tego wejścia. Nie po kostki, nie po podeszwy, nie po kostki, nie po kolana, nie po biodra, tylko to był człowiek zanurzony w Duchu Świętym całkowicie, bo tylko w tym momencie dzieje się coś niezwykłego. Zobaczcie, woda była za głęboka, była to woda do pływania, rzeka, której nie można było przejść. Czyli jeżeli jest rzeka, której nie możesz przejść, to co się dzieje z tą rzeką? Ta rzeka cię porywa. Ta rzeka cię porywa. Ten prąd cię porywa. Co to dla nas znaczy? Moja i twoja natura, nasza cielesność, nasza natura, nasza przyrodzoność może zostać porwana przez moc Ducha Świętego do takiego miejsca, gdzie to, co nadprzyrodzone, to, co Boże, całkowicie dominuje, to, co jest ludzkie, to, co jest przyrodzone.
I to jest miejsce największych cudów. To jest miejsce, gdzie według lekarzy, według natury masz jakąś chorobę, ale w nadprzyrodzonej mocy to nie ma żadnego znaczenia, bo zaraz tego nie będzie. Bo zaraz tego nie będzie. Czyli jest takie miejsce w Duchu Świętym. Można wejść tak głęboko. Można doświadczyć takiego porwania w Duchu Świętym, w Jego mocy, że fizyczne ograniczenia, prawa fizyczne, prawa natury, medyczne osiągnięcia, cokolwiek, diagnozy, które masz, nie mają żadnego znaczenia, ponieważ to jest woda, która porywa, to jest woda, która dominuje, to jest strumień, który jest potężniejszy niż prawa naturalne. I jestem przekonany, że właśnie Patryk doświadczał czegoś takiego, że Patryk wskrzeszał tych ludzi właśnie będąc w takim miejscu w Duchu Świętym. W miejscu porwania, gdzie tak jak święty Paweł mówi, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czyli Bóg będący we mnie dominuje mnie całkowicie. Jego życie, zaraz zobaczymy, co się dzieje, kiedy Duch Święty w ten sposób dominuje człowieka. Kiedy nie jest tylko naklejką na piersi, tak? Mam naklejkę z duszkiem, jestem chrześcijaninem napełnionym Duchem Świętym i mam, prawda, odznakę, tak jak skauci mają odznaki. Nie. Była ta woda już za głęboka, była ta woda dopływania, rzeka, której nie można było przejść. A więc punkt pierwszy, twoja natura może zostać całkowicie przerwana, może zostać całkowicie porwana przez Ducha Świętego. To jest punkt pierwszy. Dalej mówi Słowo Boże. Potem rzekł do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy, i poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się obróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie, woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wody stają się zdrowe. Drugi punkt. To, co jest zatrute. Wody słone. Wody słone to są wody zatrute. To są wody, które niszczą życie. I naraz wody słone stają się zdrowe. To, co jest zatrute w twoim życiu, to, co jest zatrute w tobie, w takim dotknięciu Ducha Świętego staje się uzdrowione. Słona woda staje się słodka. Trująca woda staje się uzdrawiającą wodą. Niezwykłe. Czytamy dalej. Wszystkie istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Wszystko będzie uzdrowione. Jeszcze raz, dokądkolwiek dotrze ta woda, wszystko będzie uzdrowione, czyli chore staje się zdrowe. Obumierające pozostaje przy życiu. Duch Święty jest duchem uzdrowienia. I dalej czytamy, a nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną. Liście nie więdną. Czyli będąc pod wpływem Ducha Bożego, Ducha Uzdrowienia, kiedy się pozwalamy Mu porwać, nasze liście nie więdną. Czytamy o tym również w psalmie pierwszym. Nie będziesz opadał z sił. Twoje serce nie będzie mdlało podczas przeciwności. Mówiliśmy o tym tydzień temu. Twoje siły fizyczne nie będą się wyczerpywać. Pod natchnieniem Ducha Świętego liście nie więdną. I dalej, których owoc się nie wyczerpuje. To jest coś niezwykłego. Czyli Duch Święty daje nadprzyrodzoną owocność. Nadprzyrodzona owocność. Ty możesz tego doświadczyć. Ja tego doświadczam po części. Wiadomo, my nie jesteśmy w tym miejscu, tak jak właśnie choćby święty Patryk, o którym dzisiaj trochę mówię.
To był człowiek, który do ostatniego dnia swojego życia wydawał potężny owoc, ale mamy też, nie wiem, świętego Benedykta, który kilkadziesiąt wybudował klasztorów własnymi rękami. Jak się spojrzy na niektórych mężów bożych i kobiety, to jak się podsumuje dzieło ich życia, to się nas okazuje, że to jest w ogóle po ludzku niemożliwe, żeby tyle rzeczy się zmieściło w jednym życiu człowieka. Ale się zmieściło. Dlaczego? Liście jego nie więdną, owoc się nie wyczerpuje. Owoc się nie wyczerpuje. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich pochodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Dlaczego się owoc nie wyczerpuje? Ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku i owoc będzie służył za pokarm, a liście będą służyć za lekarstwo. Czyli owoce twojego życia, kiedy jesteś w natchnieniu Ducha Świętego, kiedy jesteś w natchnieniu Ducha Świętego, owoce twojego życia dają pokarm i są lekarstwem. To jest cudowna rzecz. Czyli zobacz, podsumujmy sobie to. Nasza natura, moja i twoja, może zostać porwana przez Ducha Świętego. Możemy zostać zdominowani przez Ducha Świętego. Możemy doświadczać w tym miejscu najbardziej nadprzyrodzonych rzeczy, o których nam się nawet nie śniło. To jest miejsce na stwórcze cuda, to jest miejsce na wskrzeszenia, to jest miejsce na panowanie nad naturą, to jest to miejsce. Zatrute staje się zdrowe, chore staje się zdrowe. Liście nie więdną, owoc się nie wyczerpuje, a owoce twojego życia stają się pokarmem i lekarstwem dla wszystkich wkoło. Pokarmem i lekarstwem. Nie ciężarem i nie utrapieniem. Stajesz się nie ciężarem i nie utrapieniem dla innych wkoło, ale stajesz się pokarmem i lekarstwem. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Coś cudownego. Co jest tą zmianą? Jeszcze raz powiedzmy. Woda, która wypływa z przybytku. To jest Duch Święty, który wypływa z serca zmartwychwstałego Chrystusa. To jest Duch Chrystusa, Duch uzdrowienia, Duch uzdrowiciel, Duch lekarstwo. To jest On. To jest On w moim i twoim sercu. Amen. Czuję to całym moim sercem, że to jest dzisiaj dla mnie i dla ciebie. I teraz, kochani, będę też mówił pewnie, w ogóle za tydzień będzie właśnie w sobotę, będzie to spotkanie w Gliwicach i spróbuję zrobić spotkanie w niedzielę, ale dam wam znać, czy będę miał siłę zrobić też live'a. Ale tak czy inaczej, chcę wam powiedzieć jedną rzecz. I będę też o tym mówił nauczanie, albo za tydzień, albo za dwa tygodnie, bo tutaj tam na Priwie rozmawiałem z kimś i wyjaśniałem pewne rzeczy. Kiedy potrzebujesz uzdrowienia, kiedy potrzebujesz Bożej interwencji, pójdź tą drogą, którą przeszedł prorok Ezechiel z aniołem. Idź za strumieniem. To jest naturalna rzecz, że na początku jest mało wody, później jest więcej, później jest jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej. To jest naturalna rzecz. W czasie modlitwy, nawet w czasie jednej modlitwy, to jest naturalna rzecz. Co ja zauważyłem, co ludzie chcą robić? Ludzie by chcieli pomodlić się chwilę i wskoczyć od razu w ten nurt najgłębszy, tak? W tą wodę, która porywa, która zmienia wszystko. Zauważcie, że najpierw było 1000 kroków, później 1000 kroków, później 1000 kroków, później 1000 kroków. Okej? Okay? I dopiero wtedy było to miejsce. I zwróćcie uwagę, ja wam powiem coś takiego. Oczywiście ja włączam kamerkę tutaj i zaczynam głosić i później się z wami modlę, ale przed tym ja poświęcam co najmniej godzinę, a czasem 2 godziny. Czasem to są 2 godziny, gdzie ja studiuję słowo, gdzie ja spisuję wasze świadectwa, gdzie ja przygotowuję nauczanie, gdzie ja się modlę. Czyli ja już wykonuję pracę duchową od godziny albo od 2 godzin
i dopiero wtedy włączam kamerę. Rozumiemy to? Ja nie wyskakuję. Ja nie wyskakuję od razu do tej głębokiej wody. Jest pewne przygotowanie. Jest pewne przygotowanie. I zachęcam, żebyście wy też, kiedy modlimy się na przykład, zobaczcie, modlimy się 10 minut, 15, 20 i Bóg zaczyna działać w tobie. I później ja już mówię, dobrze, kończymy się modlić i ty też na przykład przestajesz się modlić. Nie, ja często zachęcam, zostań w modlitwie, jeżeli widzisz, że Bóg działa w tobie, pójdź dalej za tym. Pozwól Bogu działać. Nie zatrzymuj się w tym miejscu i dalej. Jest na przykład jakaś późniejsza pora i już, wiecie, rozsądek i musimy skończyć, ale ty widzisz, że Bóg ciebie dotyka, idź dalej w tym. Daj się poprowadzić kolejne 1000 kroków i jeszcze 1000 kroków. Tak? Więc zobaczmy, jak to działa, aż do miejsca, gdzie Bóg w jednej sekundzie, no bo ktoś może zapytać, czy Bóg nie może uczynić, czego chce w jednej sekundzie? Może, ale zobaczmy, że takie są te zasady biblijne. Takie są zasady. Jeżeli przyjrzymy się też, jak Jezus posługiwał, to zobaczymy, że Jezus często głosił całymi godzinami, a czasem nawet dniami. I później mamy te sytuacje, kiedy Słowo Boże mówi, że dotykali się Go i wszyscy zostali uzdrowieni. Ale najpierw były całe godziny albo nawet dni głoszenia, gdzie wchodzili krok po kroku coraz głębiej. Wchodzili krok po kroku coraz głębiej. I następna uwaga, zobaczcie, jak sobie to dalej rozważymy. Nasze cotygodniowe spotkania to może być w jednym tygodniu pójdziesz 1000 kroków i w następnym tygodniu 1000 kroków i jeszcze w następnym 1000 kroków i na 5. spotkaniu będzie właśnie to miejsce, w którym otrzymasz to, co powinieneś. Więc tak to kochani jest. Zobaczcie i widać, tak to działa. Nie ma co z tym walczyć. Możemy zostać zdominowani przez Ducha Świętego. Cudowne to jest doświadczenie. Warto co jakiś czas wejść w to miejsce. Zatrute rzeczy, zatrute emocje, zatrute nawyki, zatrute części Twojego ciała stają się zdrowe. Chore staje się zdrowe. Liście nie więdną, owoc się nie wyczerpuje i stajesz się pokarmem. Ty stajesz się pokarmem i ty stajesz się lekarstwem. Ja wczoraj też miałem takie doświadczenie, nie było za bardzo przestrzeni, żeby u mojej babci się jakoś tak modlić. Wiecie, co ja zrobiłem? Właśnie idąc za tym słowem, ich liście są lekarstwem. Wiecie, co ja zrobiłem? Wziąłem moją babcię, przytuliłem, wziąłem ją rękę i pytałem, babciu, co tam u ciebie? I babcia mi opowiadała, mówiła, to mnie boli. A ja ją trzymałem za rękę i po prostu udzielałem jej mocy Ducha Świętego. I ona na początku taka była, wiecie, tu mnie boli, tu... i za chwilę się ożywiła, za chwilę przestała mówić, że ją cokolwiek boli, za chwilę rozmawiała ze mnie, za chwilę lepiej słyszała. I ja po prostu właśnie przyszedłem udzielać jej mocy Ducha Świętego. Amen? Zobaczcie, to jest to. W pewnym momencie zaczniesz widzieć siebie jako Bożego wysłannika, w którym jest Duch Boży i ty możesz go udzielać w różne miejsca i w różne sytuacje i stajesz się pokarmem i stajesz się lekarstwem. Ty stajesz się lekarstwem dla innych i Bóg przez ciebie uzdrawia. Amen? No właśnie. Dobrze, to co? Kilka świadectw, kochani. Urszula przysłała świadectwo, że miała na kości poniżej kolana twardą narośl, która powoli rosła. I modliła się z nami w tym tygodniu, odkryła, że po prostu narośli nie ma. Chwała Panu. Czyli kostna narośl po prostu zniknęła. I ja zapytałem, czy ma jakieś zdjęcie. No i się okazało, że nie ma zdjęcia. No i teraz po prostu jest normalnie, a zdjęcia nie ma. Więc chwała Panu. Aleksandra przysłała świadectwo piękne.
akurat nie wspierała naszej fundacji, ale, bo to nie chodzi tylko o to, żeby działała, jak się wspiera naszą fundację. Nie, jak w ogóle w naborze rzeczy jesteśmy hojni. Akurat Aleksandra wspierała dzieci z Zambii i kupowała w sklepie produkty żywnościowe dla tych dzieci, ale dla swojego dziecka nie było jej stać, żeby kupić książeczki edukacyjne. Zobaczcie, to jest też coś cudownego, czyli dla swojego dziecka nie było jej stać, żeby kupić coś, ale dla tych głodujących dzieci miała serce i miała tą hojność, żeby kupować dla nich żywność. I zobaczcie teraz. Córka, gdy zobaczyła zdjęcie tej dziewczynki, którą tam wspierają w Zambii, usłyszała o jej potrzebach oraz że nie ma swojego łóżeczka, zaniosła zdjęcie tej dziewczynki do swojego łóżeczka. Wspólnie modliłyśmy się jeszcze o opiekę dla niej. I teraz uwaga, zobaczcie, jak Bóg zareagował na to. Następnego dnia w moim wymarzonym sklepie pojawiła się taka obniżka cen, że kupiłam książeczki nowe, taniej niż są wystawione, używane na OLX. Zaoszczędziłam na zakupach ponad czterokrotnie większą sumę, niż wydałam w sklepie fundacji prowadzone przez polskie zakonnice w Zambii. Czyli coś cudownego się stało, czyli Aleksandra ze swoją córką postanowiły, że nie kupią tego, co by było potrzebne dla córki, ale uznały, że bardziej potrzebne jest jedzenie dla dziewczynki w Zambii. I następnego dnia wierzymy, że Bóg sprawił coś takiego, że była taka obniżka cen, że czterokrotnie wydała mniej, niż by wydała gdzie indziej. Zobaczcie, chwała Panu, jak Bóg umie niesamowicie się zatroszczyć. Na ile sposobów, ja już wam tutaj składałem, to są wasze świadectwa, czy wyście składali świadectwa, jak Bóg wam błogosławił. Przez podwyżki, przez promocje, przez właśnie jakieś tu obniżki cen, przez pomoc, nie wiem, już mówiliśmy o zakupie garażu, mieszkania, sprzedaży działki, pomnażające się pieniądze na koncie, pojawiające się pieniądze na wycieraczce, przeróżne sytuacje. Chwała Panu za to. I tu mamy kolejne świadectwo z błogosławieństwa finansowego u Agnieszki. To może już zostawię to. I kolejne u Marka. Szukam teraz jakichś uzdrowień. I kolejne u Elżbiety. Bardzo dużo tych świadectw finansowych jest. I chwała Bogu za to. Ale też chcę wam przeczytać jakieś świadectwa uzdrowienia. Aha, tak, tutaj Dan przysłał świadectwo uzdrowienia. Od kwietnia 2022 po zabiegu gastrologicznym powstało mieszczelina w odbycie, która nie chciała się zagoić. Modliłem się wytrwale z wami co niedzielę. Na koniec grudnia 2023 proktolog stwierdził, że szczelina się zagoiła. I chwała Panu. Znowu świadectwa idą finansowe, ja przewijam. Ela z USA miała bóle brzucha. Bała się iść do lekarza. I Bóg ją uzdrowił, to odeszło. I znowu świadectwa finansowe przewijam. Halina, zmniejszył się guz w piersi. I znowu świadectwa finansowe. Ogromnie dużo, ogromnie. Dziesiątki tych świadectw już. Marcin, który też tutaj był obecny, napisał świadectwo, że polepszył mu się wzrok i musiał nowe okulary kupić. A po tym moim świadectwie, jak ja odkryłem, że miałem okulary do czytania i naraz źle mi się w nich czyta, bo mi się wzrok poprawił. No i tutaj tak, rak prostaty, uzdrowienie Edwarda. Mamy te wyniki badań na Facebooku. Agnieszka też miała zmiany nowotworowe w piersi i te zmiany po modlitwie zniknęły. I onkolog ku mojemu zdziwieniu powiedział, że żadnej zmiany nie znajduje, choć dokładnie sprawdzał.
chyba trochę przeczytałem tych świadectw uzdrowienia, ale ostatnio było ogrom po prostu świadectw, ogrom świadectw takich cudów finansowych, błogosławieństw finansowych. Ale dzisiaj specjalnie mówię o duchu uzdrowicielu, o duchu uzdrowienia. I co, kochani? Modlimy się. Tak? Chcemy być porwani przez Ducha Świętego, chcemy, żeby wszystko zatrute stało się zdrowe, chore, żeby stało się zdrowe, żeby nasze liście nie więdły, owoc się nie wyczerpywał i żebyśmy stali się pokarmem my sami, pokarmem i lekarstwem. Co wy na to? Co wy na to, kochani? I zobaczcie. Aha, nie dokończyłem jeszcze. Może jeszcze raz to powiem innymi słowami, jeszcze prościej. Jak ktoś mówi, Michał, nie umiem doświadczyć uzdrowienia, na przykład nie, modlisz się uzdrowienia jakiejś części ciała. Zazwyczaj wtedy zapytam cię, czy doświadczasz miłości Boga w sercu? No i ktoś może zapytać, a co ma piernik do wiatraka? No kochani, doświadczenie miłości Boga w sercu to jest jakby ten pierwszy krok, to jest to chodzenie, że tak powiem, po kostki w tej wodzie żywej, w tej wodzie uzdrowienia. Dalej ja bym powiedział, jest to, że doświadczamy mocy Ducha Świętego na sobie, w jakiejś części ciała. Dalej możemy doświadczyć Ducha Świętego na całym ciele. A dalej jest właśnie to pływanie, kiedy zaczynają się stwórcze cuda. Pamiętam takie modlitwy, kiedy przyszła na przykład o kulach taka pani z Niemiec, przyjechała specjalnie z Niemiec, była po wypadku i była cała połamana i źle poskładana. Znaczy uderzył w nią samochód i nie dało się jej pewnie dobrze poskładać. Ona była cała jakby pocięta na twarzy i kości były źle pozrastane. I kiedy się modliliśmy, to Boża moc wstąpiła tak, że ona cała się pociła, była cała czerwona jak burak. I ona pyta, co się ze mną dzieje? A to Boża moc wstąpiła z taką intensywnością, że po prostu w niej wszystko Bóg uzdrawiał naraz. Te kości się prostowały, te blizny znikały. Coś niezwykłego. To był dokładnie ten moment, o którym tutaj czytamy. To było wejście w takie miejsce w Bogu, wejście w takie miejsce w namaszczeniu, gdzie rzeczy po ludzku niemożliwe w cudzysłowie się dzieją. Tak? Widziałem też takie sytuacje, kiedy modliłem się za kobietę, na przykład kiedy zaczynał się na przykład rak piersi i później były przerzuty w całym ciele i modliłem się i te kobiety doświadczały, mówiły, co się dzieje, po prostu to jest gorąc jak w piecu i aż czasem fizycznie się pociły. Co to jest? To jest doświadczenie tej stwórczej mocy. A my często chcemy, żeby wydarzył się cud na zasadzie tak. Później dopiero ja odkryłem, że może się wydarzyć jakiś duży cud bez tego przejawu mocy. Ale częściej bym powiedział, częściej jednak to będzie z tym przejawem mocy. Ciągle się tego trzymam, że to będzie częściej tak. I zachęcam cię, jeżeli potrzebujesz Bożej interwencji, pójdź tak właśnie krok po kroku. Niech twoje serce doświadczy miłości Boga. Niech Boża moc zacznie działać w twoim ciele. Niech Boża moc zacznie przemieniać twoje ciało i w następnym kroku jest to właśnie są stwórcze cuda, że czegoś nie masz, a zaraz będziesz miał. Że coś masz, na przykład jakąś narośl, a za chwilę nie będziesz miał. Kto to uczyni? Duch Boży w swojej mocy. Będziesz w tym miejscu w Duchu Świętym, że będą mogły się takie duże rzeczy dziać. Amen? No, to idźmy w tym kierunku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Patryku, zapraszamy Cię dzisiaj do tej modlitwy. To jest dzisiaj Twój dzień, Twoje wspomnienie. Świętujemy, co Bóg uczynił w Tobie i przez Ciebie. Zapraszamy Ciebie, potężny cudotwórco, do naszej modlitwy, jako nasz brat, jako starszy brat, stań z nami, stawiaj się za nami i módl się za nas również. Jezu Chryste, stajemy dzisiaj przed Tobą z otwartymi sercami, z wyciągniętymi rękami. Chcemy oddać Ci chwałę
za Twoje słowo, za Twoje obietnice. Chcemy oddać Ci, Panie, chwałę za to, że czytamy Twoje słowo i ono jest oczywiste. Ono jest proste, ono jest oczywiste, ono jest zachęcające i my chcemy wejść głębiej. Doświadczyliśmy już, Panie, byliśmy po kostki w Twojej wodzie, w Twojej mocy, byliśmy może po kolana i doświadczyliśmy uzdrowienia, ale my chcemy pójść głębiej. Chcemy pójść po biodra i chcemy pójść głębiej i chcemy być porwani w Twojej mocy. Chcemy być porwani, Panie. Chcemy doświadczyć rzeczy zadziwiających. Chcemy doświadczyć rzeczy po ludzku niemożliwych. Chcemy doświadczać tego, że odchodzą choroby genetyczne. Chcemy, Panie, doświadczyć tego, że odchodzą nieuleczalne sytuacje. Chcemy doświadczać wskrzeszeń umarłych. Chcemy doświadczać, Panie, jak zmieniasz, Panie, naturę. Chcemy doświadczać, Panie, tego, że panujesz, realnie panujesz nad światem, nad naszym życiem. Jezu Chryste. I wierzymy, że to jest również Twoje pragnienie. To jest Twoje pragnienie. Ja wyznaję, że to jest Twoje pragnienie dla naszego życia. Ja wyznaję, Panie, że Ty chcesz, aby Twój ogień płonął w nas. Ja wyznaję, Panie, że moje serce, ale nie tylko serce, moje ciało może i powinno zostać ogarnięte Twoim ogniem. Chcę dzisiaj tego i zapraszam Ciebie. I możesz tak samo, bracie i siostro, zaprosić Ducha Świętego. Zamknij może oczy, możesz położyć dłonie na sercu, możesz położyć dłonie w tym miejscu, które jest chore i zapraszać Ducha Świętego, Ducha, który jest Duchem Chrystusa, Ducha, który jest Duchem miłości, ale Ducha również, który jest Duchem pełnym mocy i potęgi, Duchem, który jest stwórczy, Duchem, który stworzył wszechświat, Duchem, który jest nazwany wyciągniętym palcem Bożym, który jest nazwany wyciągniętą ręką Bożą. To jest Duch, którego wzywamy, to jest Duch, który w nas mieszka, to jest Duch, którego przyjmujemy w uwielbieniu, to jest Duch, którego przyjmujemy ze Słowa, to jest Duch, którego przyjmujemy z Eucharystii, to jest Duch uzdrowiciel, to jest Duch ogień. Komerentarala. Duch Święty, wierzę, pokazuje mi, że On teraz wstępuje i uzdrawia reumatyzm u wielu osób, bóle reumatyczne w barkach, w dłoniach, w łokciach. Te osoby doświadczają tak, jakby ciepły koc ktoś na ciebie położył. To jest Jego namaszczenie. Ja widzę, jak On dotyka twoich kości, twoich stawów i uzdrawia, prostuje, zabiera ból. Bądź uwielbiony, Panie, pozwalaj Mu teraz na to, pozwalaj. On z miłością i z mocą przychodzi i zabiera deformację i ból z twojego ciała. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Krzywe palce w prawej dłoni, Bóg prostuje. Bądź uwielbiony. Grasica, słyszę takie słowo, ja nie wiem nawet, coś takiego jest, ale nie wiem nawet, gdzie to jest, ani do czego słyszę. Grasica, Bóg uzdrawia grasicę u kogoś. Bądź uwielbiony, Panie. Zmysł węchu Bóg przywraca. Boża moc wstępuje tutaj na mózg, na nos. Bóg przywraca zmysł węchu. Bóg przywraca zmysł równowagi, bo jakieś uszkodzenie w lewym uchu. I Bóg to uzdrawia. Bądź wywyższony. Komerentarala. Niedowidzenie w lewym oku Bóg dotyka teraz. Niedowidzenie. Takie mam ukłucie, taki mam ucisk w lewym oku z tyłu. Wiesz, że Bóg tam uzdrawia i ta osoba, wiesz, że doświadcza tego samego i tam następuje uzdrowienie. Bądź wyższa. Boży ogień spływa. Ja mu tak duchowo widzę, jak Boża moc spływa, jak ogień, jak złoto, takie roztopione spływa na ciebie i prostuje. I dotyka i stwarza na nowo i formuje tkanki, formuje poprawnie, usuwa to, co jest niepoprawne w Twoim ciele. Bądź uwielbiony, Panie.
uszkodzenie prawej łękotki. Prawa łękotka, uszkodzenie prawego kolana z przodu. Bóg to dotyka, bo tak wierzy. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Uwalnij swoją moc, Duchu Święty, w imię Jezusa. Uwalnij swój ogień w nas. My dzisiaj chcemy być otwarci, chcemy Cię przyjmować, Twoje przychodzenie, jak rzekę ognia. Chcemy być stwarzani na nowo. Kręgosłup w dolnej części, dolna część kręgosłupa. Ból i zwyrodnienia w dolnej części kręgosłupa. Boża moc tam wstępuje, Bóg uzdrawia. Bądź uwielbiony, Panie. Boża moc wstępuje na kobietę, która już kilkukrotnie poroniła. Mówisz sama o sobie, że nie możesz, nie umiesz donosić ciąży. Oczywiście to jest ogromny ból, ogromny ciężar. Boża moc wstępuje na Twoje łono. Bóg formuje Ciebie, Twoje kobiece narządy na nowo. Przygotowuje miejsce na poczęcie, przygotowuje miejsce na życie w Tobie. I on zmienia w Tobie gospodarkę hormonalną, on zmienia w Tobie endometrium, on zmienia w Tobie dotyka Cię psychicznie również. On przygotowuje Ciebie całą na przyjmowanie życia. Bądź uwielbiony. Komento. Święty, chcemy wchodzić głębiej. Chcemy być porwani przez Ciebie. Chcemy wejść w wodę już za głęboką, gdzie nie można trzymać się zabezpieczeń, gdzie jesteśmy porwani przez Ciebie. Porwani przez Ciebie. Widzę uszkodzenie mózgu tu z tyłu. Jakaś operacja, jakieś uszkodzenie tutaj z tyłu, jakiś niedowad z tym związany. Boża moc tutaj wstępuje. Bóg, ja widzę, jak stwarza na nowo komórki tutaj w mózgu, w tym z tyłu. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Komentarz. Jest wiele osób, które ma złamane serce. I przychodzisz do Boga i nie doświadczasz jakby Jego ciepła, Jego miłości, ale wierzę, że teraz jest taki moment, kiedy właśnie w swojej mocy, w swoim ogniu przychodzi i zaleje ten ból, zaleje ten żal w Tobie, który sprawiał, że było Ci trudno otworzyć serce na Bożą miłość. On wylewa ten żar miłości, ten żar, ten ogień i on jakby przeleje, wchłonie Twój ból i Twój żal w sercu. Czyli Duch Święty jest uzdrowicielem nie tylko ciała, ale również ducha, serca, emocji, wspomnień. I wierzę, że to się dzieje i osoby doświadczają pokoju i łez i uwolnienia emocji w tym momencie. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Komentarza, Panie, oddajemy Ci wszystkie osoby, szczególnie dzieci, które mają uszkodzenie mózgu, które mają jakieś uszkodzenia związane z niedotlenieniem, z okołoporodowe uszkodzenia, Panie. Niech Twoja moc wstępuje teraz do mózgu, niech odtwarza, Panie. Niech komórki nerwowe się odbudowują w Twojej, niech w Twojej mocy, Panie. Przywracaj, Panie, zdolność mówienia, przywracaj, Panie, zdolność poruszania się, przywracaj, Panie, panowanie nad całym ciałem dla osób sparaliżowanych. Panie, to jest właśnie ten moment, to jest to miejsce. To jest to miejsce, oddajemy Ci chwałę, oddajemy Ci chwałę, oddajemy Ci chwałę. Ogłaszam, Panie, w Twoje imię, niech bezwładne ręce wracają znowu do funkcjonowania, niech bezwładne nogi, niech wracają do funkcjonowania. Bezwładne ciało, niech znowu będzie podłączone odpowiednio do rdzenia kręgowego, do mózgu, niech funkcjonuje w imię Jezusa. Bądź uwielbiony, komentarza, jak wiele, bardzo wiele osób z Was doświadcza, jak macie ogień na rękach i Bóg uwalnia tę moc z Was do Waszego ciała, ale też do innych ludzi. Czyli stajecie się
narzędziami Jego uzdrowienia, tak jak na końcu czytaliśmy, że stajemy się pożywieniem i lekarstwem dla innych. I to się dzieje, kochani. Wiele osób doświadcza tego, wiele osób. Bóg uważa i myślicie sobie, jak to możliwe, jestem niegodny, jestem mały, jestem niewykształcony, niewykształcona, tak mało wiem. Ale wierzysz i kochasz Boga i Bóg będzie działał przez ciebie. Możesz mało wiedzieć, nie być wykształcony, nie być idealny, ale kochasz Boga i wierzysz Mu i Bóg działa przez ciebie. Bądź uwielbiony jest. Bądź uwielbiony jest. Komentara, komento. Bóg powstrzymuje wypadanie włosów u kobiet i wprowadza równowagę hormonalną. Szczególnie w okolicach menopauzy. Takie coś czuję. Bądź uwielbiony jest. Bądź uwielbiony. Komerentara kore. Bądź uwielbiony, Panie. Jezu, obmywamy Twoją świętą krwią wszystkie narośla, wszystkie guzy, wszystkie nowotwory, Panie. I ogłaszam, że to wszystko nie jest Twoim planem, nie pochodzi od Ciebie. W Twoim imię, Jezu Chryste, w Twojej mocy, w Twojej władzy, ja przełamuję teraz panowanie wszystkich guzów, raków, nowotworów, narośli. I uwalniamy tam Twój ogień i w Twoje imię nakazujemy obumierać tym nowotworowym komórkom, naroślom, przerzutom. W imię Jezusa Chrystusa wypalamy Was Bożym ogniem. W imię Jezusa Chrystusa nakazujemy wchłaniać i znikać całkowicie, tak jak ta narość w tym świadectwie siostry, narość kostna, a my mówimy do wszystkich narośli, szczególnie nowotworowych i szczególnie złośliwych nowotwory. Niech odchodzą w imię Jezusa Chrystusa. Oddajemy Ci, Panie, te wszystkie choroby psychiczne, zaburzenia psychiczne, nerwice, depresje, natręctwa. Zapraszamy Twojego ognia, Panie, do tych miejsc w sercu, do tego bólu w sercu, do tej rozpaczy w sercu, do tej ciemności w sercu. Niech Twój ogień, Panie, teraz, niech Twoje światło teraz wpłynie tam i wypala, Panie, cały ból, żal, gniew, bunt, nieprzebaczenie, złe emocje, czy trudne emocje. Niech Twoja miłość, niech Twój ogień, Panie, wstępuje i robi porządek. Robi porządek. Robi porządek w Twoje imię. W Twoje imię. Komerentara la korenomeren. Komerentara la komerentara. Wierzę, że ogląda nas dzisiaj osoba, myślę, że to jest kobieta porzucona przez rodziców. I całe życie żyłaś w przekonaniu, że ta dziura w Twoim sercu jest nie do zaleczenia, że to jest tak poważna rzecz, że rodzice Cię porzucili, że to się nie da tego naprawić, a dzisiaj Bóg przychodzi i zaczyna naprawiać Twoje serce, zaczyna napełniać Cię taką miłością, która zapełni tą dziurę, z nadmiarem zapełni tą dziurę po porzuceniu przez rodziców. Bóg stwarza Twoje serce na nowo, Twoją emocjonalność na nowo, Twoje poczucie wartości, Twoje poczucie bycia kobietą na nowo. Na nowo Bóg stwarza Cię na nowo. Bądź uwielbiony, Panie, my przebywamy w strumieniach Twojej wody żywej, przebywamy w strumieniach Twojego ognia i ogłaszam, Panie, że w Tobie wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Bóg zabiera zaćmę. Bóg przywraca poprawne widzenie. Boża moc dzisiaj działa potężnie. Boża moc dzisiaj działa potężnie. Ból barków odchodzi w tym momencie. Poczucie ciężaru, poczucie takiej niemocy ciągłej, braku sił każdego dnia odchodzi w tym momencie. Zwyrodnienia kręgosłupa tu z góry, takie narośla jakieś, takie gulki, takie coś znika w tym momencie z kręgosłupa. Bądź uwielbiony. Tobie oddajemy chwałę, Panie. Tobie oddajemy chwałę i jeszcze oddajemy Ci
Panie, wszelkie choroby takie na granicy fizycznych i psychicznych, jak autyzm, Asperger, Panie, problemy rozwojowe naszych dzieci. Uwalniamy Twój ogień, Panie, do serc naszych dzieci, uwalniamy Twój ogień do czy wnuków, do serc, do mózgów, Panie. Uwalniamy Twój ogień. Uwalniamy nadprzyrodzoną łaskę przyspieszonego rozwoju w Twoje imię. Oddajemy Ci chwałę, oddajemy Ci chwałę. Amen, amen, kochani. Boża moc działa potężnie, Boża moc działa potężnie. Teraz jest czas dla Was. Piszcie, co Bóg czyni. Będziemy jeszcze się modlić. Widzimy, że to tak działa, że często mówicie, że jest częściowe uzdrowienie, modlimy się, jest całościowe. Więc idźmy za tym. Jest nas ponad 1800 osób teraz na wszystkich kanałach. Łzy, Marta pisze, łzy. Tak, to zobaczcie, Duch Święty działa. Możemy iść głębiej, jeszcze więcej doświadczać. Piszcie, co się dzieje. Jak doświadczacie mocy Bożej? A oczywiście sprawdźcie, nie ruszało się, rusza się, był wóz, narośl nie ma, bolało, nie boli. Sprawdzamy. Bóg dotyka waszych serc, widzę doświadczenie łez. Przyjmuję uzdrowienie ze zmęczenia i osłabienia. Przyjmuję uzdrowienie z komórek nowotworowych, czułem ciepło. Amen, niech Bóg działa, pozwól Bogu działać więcej. Gorące stopy, kolano, Bóg działa w imię Jezusa, ogłaszamy uzdrowienie w tych stopach, w kolanie. Kręgosłup, to sprawdzajcie ten kręgosłup, sprawdź, czy bolało, nie boli. Sprawdzajcie od razu. Jedna rzecz to jest, że przez wiarę przyjmujemy, a druga rzecz, sprawdzajcie, czy już widzicie pierwsze owoce tego. Irek, serce przestało boleć, bolało od rana, chwała Panu. MacGyver, ból kręgosłupa zmalał 50%. W imię Jezusa Chrystusa ogłaszamy pełne uzdrowienie, jeszcze więcej mocy i ognia w tym kręgosłupie. Syna Wojtka, brzuch przestał boleć, czyli rozumiem, że rodzice modlili się o dziecko i Bóg uzdrowił. Chwała Tobie, Panie. Ilona pisze, że ma gorące ręce i położyła na tarczycy. To zobacz, czy ten guz się zmniejszył. Justyna, parzące nogi, przyjmuje uzdrowienie nóg. O, sprawdź od razu, zobacz, co się dzieje z tymi nogami. Elżbieta, gorące dłonie, odchodzi poczucie braku sił. Amen, ogłaszamy, niech odejdzie całkowicie to doświadczenie słabości. Max, ogień na rękach, chora krtań, układ pokarmowy odbyt, czuję gorąco na rękach, gdy kładę na chore miejsca. Amen, Panie, ogłaszamy w Twoje imię, Jezu, uzdrowienie w całym ciele brata. Joanna, gorąc wokół głowy, wierzy, że odchodzą migreny. Łzy i gorąco na przedramieniu lewej ręki, aż piecze. O tym właśnie mówię, o tym mówię. I sprawdzajcie od razu, czy na przykład ruchomość się zwiększa. Od razu powinien być efekt, że nie ruszało się, rusza się. Był ból, nie ma bólu. Teresa, mniej boli zatoka, z której spływała ropa. Ogłaszamy pełne uzdrowienie w tych zatokach. Niech Twoja moc tam działa, Duchu Święty.
ciepło na dłoniach, gorąco w całym ciele. Tak, i od razu sprawdzajcie, to jest Boża moc, macie doświadczenie Bożej mocy. A teraz sprawdzajcie, co Duch Święty robi. Matylda, miałam silne poruszenie ciała, niespodziewane w momencie słowa poznania Bóg uzdrawia zaburzenia hormonalne w okresie menopauzy. Amen. Niech to się stanie w Twoim życiu. Renata, przestał mnie boleć kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Chwała Panu. Danuta, ustąpił ból dolnej części kręgosłupa. Chwała Panu. Kazimiera, guz pod kolanem zmalał. W imię Jezusa niech całkowicie się zmniejszy. Niech całkowicie się zmniejszy. Marta, lewy bark nie boli. Chwała Panu. Niech to będzie pełne i trwałe uzdrowienie. Mariola, zmniejszył się ból w kręgach szyjnych i kręgosłupie lędziowym. Duchu Święty, dokonuj pełnego uzdrowienia. Ból kręgu szyjnego zmalał o połowę. W imię Jezusa niech całkowicie odchodzi. Wiele z Was pisze, że doświadczacie gorąca, doświadczacie tego, jak Boża moc wstępuje. Nakładajcie ręce, módlcie się, uwalniajcie swoją wiarę. To jest moment Bożego działania. Grażyna, gorące dłonie i pulsowanie. Przy dotyku chorych miejsc od lat był guz tarczycy, od dłuższego czasu go już nie wyczuwam. A więc pójdź się przebadać i złóż świadectwo. Chwała Panu. Tutaj brat chyba z nickiem Nomar Markus. Marek poczuł, że w mózgu coś się zaczęło dziać, jak była modlitwa o pozbawienie ciała komórek nowotworowych i ustąpienie niedowładu lewej ręki, nogi. Panie, w Twoim imieniu uważam jeszcze więcej ognia. Duchu Święty, niech Twój ogień wstępuje na tego brata. W imię Jezusa Chrystusa niech rak umiera. I uwalniamy, Panie, Twój ogień. Niech prawidłowe tkanki się namnażają i niech odchodzi niedowład ręki i nogi. Amen. Dario napisał świadectwo, potwierdzam stałe, czyli pełne pewnie uzdrowienie w barku nastąpiło nagle poprzednio, czyli pewnie w poprzednim programie i nie wróciło jako pogorszenie. Ilona, nie czuje guzka, tak, który przed chwilą był, już go nie ma. Amen, chwała Panu, niech odejdzie całkowicie. Agata, mniejszy ból kręgosłupa, w imię Jezusa, niech odejdzie całkowicie ból kręgosłupa. Mogę bardziej zginać palce, Anna. Napisz nam więcej, jaki palec, czy palce, w imię Jezusa, niech to będzie pełne uzdrowienie. Bartomi, osoba z takim nickiem, pisze, że teść był zdiagnozowany jako nieoperacyjny rak wątroby w styczniu. Po modlitwach z Tobą lekarze stwierdzili, że markery nowotworowe jak u zdrowego i rak jest jednak operacyjny. Amen. Oddajemy Ci chwałę, Panie Jezu, za to, co już się dokonało, a teraz w Twoje imię, Jezu Chryste, niech zniknie całkowicie ten rak. Ciepło w całym ciele, piszecie, doświadczacie.
Beata, silny ból w lewym oku. Wydaje mi się, że lepiej widzę. Miałam chorą rogówkę i zaćmę. Połóż jeszcze ręce, Beata, na oku. Pani, uwalniamy jeszcze więcej ognia do tego oka, rogówki. Duchu Święty, w imię Jezusa, uzdrawiaj. Uzdrawiaj to oko, uzdrawiaj, Panie, całkowicie i rogówkę, i zaćmę. W imię Jezusa. Czuję pokój serca, radość, zimne ręce. Jadwiga, słuchajcie, piękne świadectwo. Uwaga, kiedy mówiłeś, że Bóg uzdrawia Grasicę, położyłam rękę na dole szyi, gdzie miałam powiększenie. Teraz dotknęłam i nie znajduję tego zgrubienia. Chwała Panu, Duchu Święty, niech to będzie pełne i trwałe uzdrowienie. Ból kręgosłupa szyjnego zmalał. Uspokoiło mi się serce. Kamila napisała, nie czuję bólu w lewym kolanie. Mogę zrobić przysiady, których nie mogłam wcześniej zrobić. Niech to będzie pełne i trwałe uzdrowienie. Niech Duch Święty dokonuje pełnego uzdrowienia. Olek, zmniejszył się ból kręgosłupa. To samo, Pani, uwalniamy jeszcze więcej mocy. Niech to będzie pełne uzdrowienia. Sylwia, czuje ciepło w drogach rodnych. Wierzę, że Bóg to uzdrawia. Mrowienie w prawej stronie ciała. Ta strona jest słabsza. Czuję mrowienie i ciepło. Amen. Duchu Święty, odbudowuj to wszystko, co jest zniszczone w tej części. Czuję gorąco, gdy dotykam nerwu pulszowego. Bądź uwielbiony. Lepsza mobilność szyi. Brak blokady przy poruszaniu. Chwała Ci, Panie. Katarzyna, słuchajcie, Katarzyna, lepiej widzę, czy tam Pismo Święte bez okularów, wcześniej wszystko się zlewało, chwała Panu. Barbara, ból palców odchodzi. Elżbieta, silny ból barków i karku minął. Stenia miała ból w oku i w momencie, kiedy mówiłem o bólu w oku, ból ustąpił. Zmniejszył się ból kręgosłupa. Anna, nie odczuwam bólu trzustki. Agata, piekielny gorąc wzdłuż kręgosłupa. Miejmy nadzieję, że boski gorąc wzdłuż kręgosłupa i niech Bóg uzdrawia twój kręgosłup. Jeszcze patrzę, przeglądam tutaj wasze wpisy. Piszecie o tym, jak Bóg was dotyka, ale szukam takich konkretów większych. Mariola, ból barków odszedł i nogi czuję lżejsze. Chwała Panu. Janina, łzy, uczucie odpychania i przyciągania rąk. Wierzę, że endometrium się zmniejsza i kamienie żółciowe znikają. Opuchlizna brzuszna po lekach zmalała. Nagły ból brzucha, ruch jelit. Beata, zniknęła ciemna tarcza w widzeniu i presja pod okiem lewym. Pani, zobaczcie, to o czym czytaliśmy, to się po prostu dzieje, to się wydarza. Boża moc wstępuje. Duch Święty, Duch Ogień przychodzi i uzdrawia. Bądź uwielbiony, Panie, bądź uwielbiony. Ty tak powiedziałeś i tak jest, i tak będzie. I możemy na tym, Panie, budować naszą wiarę i doświadczenie. Tobie chwała, Tobie chwała. Amen, amen. Kochani,
Jeżeli Bóg działa w tobie, to teraz my już kończymy modlitwę, ale ty możesz modlić się jeszcze pół godziny albo godzinę. Nie ma przeciwwskazań. Módl się, wchodzimy, zrób jeszcze ten 1000 kroków i zrób jeszcze następny 1000 kroków i niech Bóg dokona w tobie rzeczy niezwykłych. Kochani, świadectwa przesyłajcie na Michał Świderski Posługa albo na maila m.świderski.snm@gmail.com. Pod tym programem macie tam tego maila. Sprawdzajcie, diagnozujcie się, piszcie, tak? Albo widzicie, bolało, nie boli, nie ruszało się, rusza się, był guz, nie ma guza. Amen, chwała Panu, przysyłajcie świadectwa. Taki jest nasz Bóg. Nasz Bóg jest Bogiem życia, błogosławieństwa, uzdrowienia. Nasz Bóg jest Bogiem nadziei i pokoju. Oddajemy Mu całą chwałę. Całą chwałę. Amen, amen, amen. I mam nadzieję, że z wieloma z Was widzę się w sobotę, wieczór uzdrowienia i uwielbienia w Gliwicach. I dam Wam znać, czy będę miał siłę w niedzielę jeszcze modlitwę zrobić potem. Amen, 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 kochani. Jeszcze Agnieszka pisze, że ból szyi maleje. Piszecie jeszcze ciągle. Bóg działa. Tak, my kończymy, bo się robi późno, ale to jest nieważne. Ty z Bogiem możesz iść dalej. Ty możesz iść dalej. Amen, amen. Chwała Panu i świadectwa, o tym mówiłem. I widzimy się w sobotę i mam nadzieję w niedzielę. Z Bogiem. Pa, pa.